strasznie się cieszę, że was jest tak dużo. Niektórymi znamy się bardzo dobrze z serii i nie tylko. Niektórzy recenzowali nasze książki już też, prawda? Konrad między innymi. Bardzo się cieszę, że przybyliście dzisiaj na spotkanie z panią Izą Skabek. Pani Iza Skabek, zapraszam, brawo, brawo. Ale głośniej, głośniej, jeszcze raz. Bardzo mi miło przywitać was wszystkich, małych i dużych. Ja zajmuję się pisaniem książek dla dzieci. Dla takich dzieci jak wy. To znaczy nie takich, jakby rodzice chcieli, żeby te dzieci były, tylko dla takich prawdziwych dzieci, żywych, takich normalnych dzieci, tak? Czyli nie takich, które wstają rano i natychmiast pędzą myć zęby, a potem elegancko się ubierają. Tylko dla takich, które są różne. Takich, które czasami płaczą, a czasem się złoszczą i mają różne marzenia, a czasem się smucą, prawda? I dla takich właśnie dzieci są to wierszyki. Wstawaj! Woła król podwórka. Ach, westchnęła anakonda. Niespecjalnie dziś wyglądam. Niewyspana, rozczochrana. Nie do twarzy mi cytyliana. Cyt, on cyka tu zegarek. Siedzi w trawie i gra cicho. To cykada za chwil parę koncert daje leśnym lichom. Mignęła pędem zebra. Bo się zapomniała? No włoś! Łopatami łupnął w co? Oprócz łopów, młotek nas. Napraw jak zepsułeś coś. Fe! To nieładnie, panie różowy! Mówiła do flaminga wrona. W zaloty przyszedł pan wyschrojony, a ja tak skromnie upierzona. Brałaś się? Wołana na z kuchni. Mroczy dziewczynka z podłóżka, ukrywa tam szczotka. Uczesałaś się? Pyta mama znowu. Buczy gaba i częściowo wypełza. Do łokcia przyczepił jej się mały kotek skórzy. No, denerwuje się mama. Uczesałaś się? Mama wchodzi do pokoju. Jest już zła. Widzi nogi gaby, jej pupę i plecy. Głowy nie widać. Bam, bam! I wypadają mu kolejne dwa. Jestce tego pozałujecie! Sepleni szczerbaty rekin grzebień. Moi koledzy się zemstą. Psy płyną i was pozrą. O, ho, ho! Woła dzielna gumowa kaczka. Już się nie mogę doczekać. Pokonany rekin grzebień opada na dno obok kamieni. Jestem gardon idealny, piękny, lśniący, kulturalny. Piękny, lśniący, kulturalny. Wszyscy razem powtarzamy, bo już dzisiaj zaczynamy. Trening ciała i umysłu, tylko bez głupich pomysłów. Nie tak, przesypujemy z pudła tutaj losy wszystkie. Pokaż wszystkie puste pudełko? No nie ma. Karol Skawiańczy. Karolina Rudy. Czy jest Karolina Rudy? No to wielkie. My też mamy dwa losy. Maria Krupa. Dla Marii. Mama jedną kupiła. Dla Marii. Dla Marii. Oj, Olivia, to masz szczęście. Ania Surowiec, Ola, chodź
Chodź tu, wychodź jeszcze, Olejka tu. Dobrze. Bo jej nie widać. A Ola, Turek, Kucnia. Dzień dobry. To jest szkoła numer... Dzień dobry. O, jest 7. Chodź, szkoła numer 7 to jest reprezentacja. Błagam nad życie. Błagam patrzeć na panią. Przez chwilę. I didn't know what day it was.